Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic Czas Zapłaty. No i na samym początku chciałem przeprosić, że nie było przez kilka dni odcinków, ale miałem kilka spraw do załatwienia niestety przez te właśnie ostatnie kilka dni, przez co nie miałem za bardzo czasu na nagrywanie. Także niestety dopiero teraz mogę usiąść i coś dla was nagrać. No, także jesteśmy sobie w tym miejscu, gdzie skończyliśmy. Jakoś udało im się te wszystkie wargi zabić bez jakichś tutaj większych problemów. No i ja sobie w końcu wezmę ten mieczyk, po który tu przyszedłem. Tu też jest jakiś zardzewiały miecz dwuręczny, to się go opchnie. Jakieś tu są napoje, tu jakiś zwój widzę też. A w ogóle ta pochodnia mi nie świeci, chciałem zauważyć. Wmieniam cię na nową. Dziękuję. Tu kolejny napój. To są jakieś specjalne? Krew trolla, bonus... A nie, to jest tylko na 3 minuty. Dobra. Spoko. Co to za miecz jest w ogóle? Wymagana siła 128. Z tym będzie pewien problem. Ale spoko. Dobra, ogólnie też mi napisaliście oczywiście w poprzednim odcinku, gdzie znajduje się ten zły. Okazuje się, że w ogóle powiedziałem, no to tam oni są, ale oni tam są w Gothiku 1, więc na pewno ich tam nie będzie. No i okazało się, że to są właśnie oni. Pytaliście się też, gdzie jest ten trzeci, kurde, pirat, który ma ze mną chodzić. Wymam się, że nie mam zielonego pojęcia, gdzie on się stracił, kurde, gdzieś w pizdu go wcięło. Może gdzieś po drodze się odnajdzie owieczka zagubiona. W każdym razie musimy teraz wrócić do tej bramy. No w sumie tę pochodnię mogę już zdjąć, po co mi ona. O! W ogóle to biegnijmy szybciej. Co będziemy się tak normalnie jak jakieś frajery powolno iść. Powolno. Powolnie. Ej, proszę, nie mam wytrzymałości, a nie, już nie biegnę. Ło, jak mi świeci po oczach. Dobra, a więc... dobra, no to cofamy się tam, może tak jak mówię, znajdziemy gdzieś tego pirata. Dadzą sobie radę? Dadzą sobie radę. Czwaniaki, no. Okej, też mi napisali się dużo fajnych rad, tylko kurczę, ja mam pamięć normalnie jak... jak coś, co w ogóle nie ma pamięci, jak mój stary komputer, co miał chyba 0 RAM-u w sobie. Więc mimo, że tam tych rad ktoś napisał, kurde, chyba z kilkanaście, to ja zapamiętałem tylko kilka i to takich... jakichś chyba mało znaczących, także... sorry, jeżeli w tym odcinku jeszcze się do nich nie zastosuję. Będę musiał sobie jeszcze raz na spokojnie przeczytać. Ale oczywiście bardzo dziękuję za te rady. Jeżeli jeszcze ktoś ma właśnie z was jakieś takie rady napisania, ktoś grał już tego moda, to piszcie mi śmiało, ja chętnie sobie poczytam jakieś takie właśnie nowe rady, o których jeszcze bym nie wiedział. No, to sobie zrobimy. No i z tego co mówiliście, to są oni, tak? Czy nie? Mam do nich podejść, czy coś? Halo? Zaatakujecie mnie, czy nie? Nie wiem. Zły. No proszę, kolejna menda z obozu rebeliantów. Nic nie mówisz. Pełno w tej kolonii samobójców. Aaa, już mnie goni. Ha! Dzikie dodże, dzikie dodże, dzikie dodże, nie wiem co się dzieje. Ha! Pomogę im. A masz, nic ci nie robię, zero damage'a, ale będę udawał, że pomagam. A masz, a masz, a masz po zadku. Zabiliście go? Zabiję go. Ha! Wszystko zrobiłem sam. Patrzcie, nawet... nie zapłaciłeś mi jeszcze. Należało mu się! Ha! Dołóż mu. Wszystko zrobiłem sam. Miecz strażnika. Pan zły... ja przy sobie wytrych, głowa złego, która jest niepotrzebna. Nie wygląda zbyt estetycznie. No to ciekawe czemu.
a głowę ma dalej. Krótki miecz strażnika jakiś. Trochę rudy. Ten tutaj bym chciał teraz. Dobra. No to co, to wracamy do obozu. Oddać tą głowę rebelianta. Znaczy nie rebelianta, Jezus Maria. Wracamy do obozu, oddać głowę złego. Pomieszało mi się coś. Idziecie za mną? Idziecie. Tylko kurde, gdzie ten trzeci pirat się gdzieś schował? Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Gdzieś tu może został? Cholera go wie! Może gdzieś zginął po drodze. Nie mam pojęcia. Witam. Zabiłem złego. To świetnie. A gdzie trofeum? Proszę bardzo. Cholera, zaklapałem sobie spodnie. Po śmierci wygląda jeszcze paskudniej. W porządku. Zaprowadzę cię do Kawalorna. Chodź za mną. Dzięki łaskawco. Jezus, co się dzieje? Nie. Co ja wcisnąłem? Ratunku! Przestań! Ała! Y, przestań biegnąć do przodu! Nie wiem, co się dzieje! Ratunku! Wciskam randomowe przyciski! Ej, co to ma być, no? O, przestał biegnąć. Jaka panika, ty! Chyba, że on jakoś tak automatycznie mi kazał to powiedzieć. Tylko pamiętaj, Kawalorn lubi konkrety. Bez obaw, ja też. No już, bywaj. Zejdź mi z drogi! To ja tutaj dubbinguję, nie ty! Spadaj, mam ci to ręcznie wbić do tej zabitej pały. Ale fajny bajer. No proszę, kolejny skazaniec. Skoro przyprowadził cię Abel, to pewnie odcinanie głów masz już za sobą. Potrzeba nam więcej zaradnych ludzi, którzy nie dadzą się zabić. Nie przyszedłem tu, żeby strzępić język po próżnicy. A skoro tanio... A skóry tanio nie sprzedam, tego możesz być pewien. Mocne słowa! Czemu więc zawdzięczam ten zaszczyt? Ja i moi towarzysze trafiliśmy na paskudny sztorm. Czyli nie jesteście skazańcami? Ciekawe, mów dalej. Jesteśmy... Byliśmy piratami. Tak chciał, że trafiliśmy do kolonii. Cóż, raczej nikt nie trafia tu z własnej woli lub z nadmiaru szczęścia. Po drodze napotoczyliśmy się na Toniego. Wyratowaliśmy twojego człowieka z opresji, a on w zamian pokazał nam drogę do obozu. Ale nie planujemy na długo zarzucać tu kotwicy. To tak samo jak i ja i moi chłopcy. Sam widzisz, że sporo nas łączy. Może powinniśmy połączyć siły. To się jeszcze okaże. Nie znam was. Może jesteście piratami, a może nasłał was z Gomez. Kto wie? Jeśli chcecie tu zostać, to musicie udowodnić, że na coś się przydacie. Skąd ja to znam? W porządku. Im szybciej będziemy to mieć za sobą, tym szybciej zostawimy kolonię za Rufą. Spokojnie, to nie wyścig szczurów. Pogadaj najpierw z chłopakami. Pokaż, na co cię stać i wróć do mnie. Jeśli uznam, żeś wart mojego zaufania, to wtedy porozmawiamy o twojej przyszłości. Wszystko w twoich rękach, piracie. Nazywam się Rick. A więc witamy w obozie rebeliantów, Rick. Rozejrzyj się, poznaj chłopaków i przekonaj ich do siebie. Mamy tu napiętą sytuację, więc każdy miecz jest na wagę rudy. A teraz odejdź, mam jeszcze sporo do zrobienia. Wrócę szybciej niż myślisz. To się jeszcze okaże. Bywaj, chłopcze. Aha. Jak chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to poszukaj Marka. Zna tu każdego i lubi strzępić język. Zwykle kręci się w centrum obozu. Dobra, na razie sobie zostawimy to. Dotarliśmy do obozu rebeliantów. To dopiero początek drogi. Może dla ciebie. Trzeba zarzucić kotwicę i odsapnąć. Kręcimy się po obozie, jakoś się tutaj urządzimy.
Jakbyś chciał pogadać, wypić z bracią, czy spuścić komuś łomot, to tu nas znajdziesz. Poza tym zawsze byłem wilkim samotnikiem. Nie będziemy wchodzić ci w paradę, przyjacielu. Będzie mi brakować twojego oględzenia. Bywaj, Rick. Powodzenia na szlaku. Papa. Ale fajny bajer, patrzcie, to jest mapa starego obozu. I wbite w nią miecze, których nie mogę wyjąć, a szkoda. Bo wyglądają na całkiem fajne. Czy ja tu widziałem jakieś napoje? A ty kim jesteś? Gary. Panie Gary, zaraz zagadam do ciebie. Gary. Ciężko pracujesz. Pracę cię mój dziwią, a kowalstwo sprawia, że znowu chcę żyć. Nie sądziłem, że to taka radocha. Mogę teraz tworzyć wspaniałą broń. Mogę pieścić każde ostrze po wykuciu. Nie ma to jak syk stali w wodzie o poranku. Skoro tak twierdzisz. Oto powiem ci, pracujesz niesamowicie ciężko. Cholera. Mam to jakoś zdobyć zaufanie, tak? To... dobra. What the fuck? Właśnie, co jest to o mnie tak? Wstań no. Gdzie ty jesteś? Radford. Dlaczego mnie obudziłeś? To wyglądasz jak Geralt, gdybyś miał trochę bardziej siwe włosy. Myśliwy? Jak na to wpadłeś? Dobra, przejdę od razu do rzeczy. Nie musisz. Każdy nowy przychodzi do mnie tylko po to, by udowodnić swoją wartość. A ja z reguły robię największy odsiew, bo nie przepadam za patałachami. Uważaj na słowa. Zęby żuje się gorzej niż tytoń. A masz wiajek na tyle ikry, by pokryć to, co powiedziałeś czynami? Sprawdź mnie. Niech będzie. Masz dwie możliwości. Zabij kilka wilków i przynieś mi ich kły. Udowodnij w ten sposób, że wiesz, jak uprawiać zwierzęta, a myśliwych nigdy za wiele. A druga możliwość? Sprawdź się w boju ze mną. Prawdziwi wojownicy stają naprzeciw siebie na długość wyciągniętego oręża. To jak będzie? Wiecie co, z faktu na to, że nie mam z nim absolutnie żadnych szans, bo idziemy na polowanie. Pójdę na polowanie. Tak myślałem. Dużo łatwiej ustrzelić wilka niż skrzyżować miecz z wojownikiem. Zabij kilka sierściuchów. Powiedzmy, że 5 par kłów wystarczy mi na naszyjnik. Tylko wiecie... O, coś tu się psuje. Jest niby wszystko fajnie, tylko ja nie potrafię brać kłów chyba z wilków, z tego co pamiętam, więc mogę żeś mnie tego nauczyć, czy coś? Dlaczego? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. O ile pieniążków! O, mam tyle, żeby mu dać na usuwanie... On chciał co? On chciał kły, nie? O Jezus, usuwanie kłów? Kurwa. Serio? Takie drogie. Hej ty! Nigdy cię nie widziałem. Z którego obozu cię wyrzucili? Nie twój interes. A za co dostałeś kopa? Za obcinanie języków cipskich idiotów. Zrozumiałem aluzję. Rzeczywiście niemiłe z ciebie bydle. To co się wpieprzasz, gnoju? Kawalor, na stronę już gadałem, dobra.
Świstak, świstak? Witaj. O, nowa twarz. Witam w obozie tych, rebeliantów. Co myślisz o rebeliantach? A co mam myśleć? Jak każdy w tej cholernej kolonii chcą przeżyć. Od reszty różnimy się tylko tym, że mniej lub bardziej nie odpowiada nam klimat panujący w pozostałych obozach. Czyli dołączenie do was to dobry wybór. Tak samo dobry jak przyłączenie się do Gomeza, palenie trawki u sekciarzy czy włożenie w dupę magom wody. Nie ma innej alternatywy? Ależ jest! Może jakiś ork pomylić cię z samicą w czasie rój? Hehehe. Podstawowa zasada jest taka, w kupie siła. Dlatego też powstały obozy. W pojedynkę nikt nie przeżyje w kolonii zbyt długo. Rozumiem, że z jakiegoś powodu wybrałeś akurat ten obóz. Oględnie mówiąc, tak. Coś cię nie kojarzę. Musiałeś niedawno trafić do kolonii. Zresztą, nieważne. Skoro chcesz stać się jednym z nas, musisz udowodnić lojalność i przydatność oczywiście. Dla mnie słowo przydatność oznacza kogoś, kto pomoże mi coś zdobyć. Zamieniam się w słuch. Bo widzisz, kolekcjonuję miecze. Ale nie wszystkie. Jestem, jak to mówią magowie, estetą. Lubię dobrą robotę połączoną ze sztuką. Zdobyłem receptę na wspaniały miecz, pawie pióro. Nie mam jednak składników potrzebnych do wykucia broni. Przez te cholerne obowiązki i niebezpieczeństwo w ataku ze strony Gomeza jestem tu udupiony. Niech zgadnę. Szukasz frajera, który przyniesie ci wszystkie potrzebne składniki. Domyślny jesteś. To jak będzie? Raczej nie mam wyboru. Co to za składniki? Tu masz listę i 200 bryłek rudy na wydatki. Wróć tak szybko jak tylko się da. Nie mogę się już doczekać tego miecza. Tak, pamiętam z Gothica 1, że Świstak bardzo lubi miecze. Jako bezimienny też myśleliśmy się bawić w przyniesienie mu miecza. Kuźwa, ile tu jest ludzi? Ile tu jest... Fuck. Kurde. Chcę popatrzeć na obrazek. Ładne, ale dobra, nie będę dłużej patrzeć, bo mi jeszcze zbanują film. YouTube teraz jest strasznie przewrażliwiony, zauważyłem. Dobra, też ktoś w poprzednim odcinku zauważył, że kurde, Czas Zapłaty ma tak naprawdę świetny soundtrack, jak na zwykły mod, który jest, no, tworzony powiedzmy amatorsko, to kurczę, nam ma naprawdę bardzo ładne soundtracki. Strasznie klimatyczne. Sam już gadałem. Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Karim. Karim też cię kojarzy przecież ty. To był ten, z którym byliśmy się w starym obozie. Znaczy, byliśmy się. No, on na arenie ćwiczył. Pamiętam. Pamiętam, że bezimienny go odeształ, że jego ojciec zabawia się z owcami. Nie wiem, pogadam z nim. Czasem będzie jakiś trening walki mieczem czy coś. Witaj. Widzę, że lubisz machać mieczem. Może i lubię. A co cię tu obchodzi? Chciałem tylko zagaić rozmowę. Wiesz co? Nie lubię mięczaków mielących ozorem. Udowodnij, żeś wart mojego czasu, to pogadamy. Ale jak mam to zrobić? To proste. Wyciągnij żelazo i nie daj się zabić. To jak będzie, chłopcze? Stajesz jak mężczyzna, czy uciekasz jak zając? Mam się z tobą bić? Pojebało cię? Ja kurde mam zwykły topołek, który nie robi żadnego damage'a, no co... Może innym razem.
cholerny tchórz. Myślisz, że pozwolę ci tak łatwo odejść? O kurwa mać. Uposzę cię trochę krwi, może w końcu zrozumiesz, gdzie trafiłeś. O. To była dobra. Wariacz! Nie próbuj. Niezła walka. No. No co za kuźwa kutas? O tych. Witamy w obozie rebeliantów. Zapamiętaj sobie tę naukę, bo tutaj nikt nie lubi tchórzy. A teraz zejdź mi z oczu. Możesz mnie czegoś nauczyć? Machasz mieczem jak cepem, musisz jeszcze sporo się nauczyć. Nawet kurwa raz ci nie machnąłem, bo mnie to rozjebnąłeś. Pokażę ci podstawowe walki bronią jednoręczną. Znam też kilka ćwiczeń na poprawienie zręczności. Wiem też, jak szybko zregenerować siły. Regeneracji życia, o kurde. Wiecie co, cholernie by mi się przydało, kurde, nauka siły w ogóle samej, bo nie mogę praktycznie żadnego miecza unieść. Krwawie. Mam okres, sialala. Wow, piwosz. Jaka zajebista tawerna. Ja pierniczę, ale zajebista. Trochę dziurawa, jeżeli chodzi o dach, ale kurde, zajebista. Co podać, żółte dziobie? Niezwykłym pukać gardła lodowymi jeszczynami. Masz coś mocniejszego? Może i mam. Sam sprawdź. Zaschło mi w gardle. Jak masz czym zapłacić? O, tam ci się ryba buguje w tle. Ej, chwila. Co ty tu masz? Masz wytrychy, masz mapę kolonii. Mapę kolonii nie za bardzo potrzebuję, bo kolonię znam dosyć dobrze. Raczej. Ale dobra, posprzedaję ci... To mi nie będzie potrzebne na pewno. Ten sobie zostawię mieczyk. Nie potrzebuję tego. Tego też nie. Tego raczej też nie. Ogólnie napiszcie mi, czy tutaj to coś, ogłuszająca kula, będzie mi jakoś przydatne, bo ona jest dosyć droga. Mogę ją sprzedać fajnie, ale nie wiem, czy mi będzie potrzebna. Okej, tutaj sorry za drobny przeskok. Gra niestety znowu się skraszowała, także będę musiał trochę popracować nad jej tutaj stabilnością pod tym przedostałym odcinkiem. Ale w sumie i tak tutaj czas mi się już skończył, także odcinek będziemy kończyć. Chyba zrobiłem. Sorry, że ci zabrudziłem karczmę. To się wytrze. Spokojnie. Nic się nie stało. Cicho, cicho tam. Wiem. No co? Tutaj się do mnie będę żegnał, więc do usłyszenia w kolejnym odcinku. Tutaj sobie gdzieś sobie. Tutaj o. Widok na stary obóz i na obóz rebeliantów. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.